Witajcie, witajcie z mojej kuchni. Wczoraj zapowiadałem, że zrobię dzisiaj, jeżeli kupię śledzie, że zrobię sałatkę śledziową, którą ostatnio sobie wymyśliłem. Być może ktoś robi bardzo podobną, bądź nawet taką samą. To jest mój pomysł, tak mi się to urodziło. Posmakowało mi, więc postanowiłem się z wami tym podzielić, tą moją radością z okazji tego, że dziś mamy Wielki Piątek. Także no jest, mamy ścisły post. Być może to już trochę za późno, ale jeżeli ktoś by chciał spróbować, ja jeszcze na pewno nie raz zrobię sobie tą sałatkę. Co będziemy potrzebować? Marynowane śledzie ze skórką, także tutaj w moim przypadku jest 47 deko. Brzoskwinie z puszki w syropie. Jajka, 3 jajeczka gotowane na twardo. 2 cebulki, lubię właśnie czerwoną, pół jabłka, obiorę, pokroję i tak dalej. Oczywiście pieprz, jak najbardziej tutaj mielony, koperek. No i oczywiście w moim przypadku będą to ogórki konserwowe, ponieważ już nie mam ogórków kiszonych, ale już sobie wyobrażam, jak to by smakowało z ogórkami kiszonymi. Także jeżeli ktoś ma chęć zrobić taką sałatkę, polecałbym właśnie wykorzystać ogórki kiszone do tej sałatki. Z uwagi na to, na te słodkie składniki, no jajko jest takie obojętne, cebulka też słodka, brzoskwinie, jabłko, jabłko możecie, jeżeli macie wybór, to możecie też jakieś kwaśne wziąć, tak żeby no troszeczkę to zakwasić, bo tu potrzeba. No i oczywiście jeszcze do tego będzie majonez, ale to już na koniec dodam. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, bo czas ucieka, ja sobie to zacznę już obierać ze skórki. Także włączę się, jak już będę miał przygotowane śledzie. Ich nie moczyłem, to są śledzie marynowane w occie, ale są naprawdę, nie są słone, nie są jakoś tam kwaśne w sam raz. Że ja z tych śledzi już robiłem i bardzo mi się dobrze sprawdziły. Śledzie kroję drobniutko na paseczki. Chodzi o to, żeby się z pozostałymi składnikami dobrze to wymieszało, przegryzło. Im mniejsze są te elementy, tym lepiej te smaki się przenikną, że tak powiem. O, dobra, jesteśmy. Teraz jajeczko. Jajeczko sobie pokroję. Mam nadzieję, że się ugotowało. No, ugotowało się. Jajeczko sobie pokroję. I mam tutaj przyrząd do krojenia w kostkę, więc zaraz sobie to pokroję w kostkę. Raz, raz i pokrojone, poszatkowane, także mamy tutaj w drobną kostkę. No i teraz brzoskwinki. Brzoskwinki pokroję sobie już ręcznie, też w drobną kosteczkę, tak jak lubię. Zostanie jeszcze się jabłko. Jabłko sobie pokroję na właśnie tym przyrządem, tym sitkiem do krojenia. No chyba nie będę robił na święta sałatki warzywnej. Zresztą ostatnio nie mam weny właśnie na takie sałatki, ale powiem wam szczerze, że unoszą się tutaj niesamowite zapachy w kuchni, a mianowicie mam mięsko zamarynowane, boczuś, karkóweczkę w mojej marynacie, marynata mojego przepisu. Znaczy przepis to jest taki, że nigdy nie wiem, co zrobię, za każdym razem to jest improwizacja, to jest po prostu spontan. O. No jak ktoś lubi, może sobie dodać jeszcze jedną brzoskwinkę, jeżeli chcecie bardziej słodko. Także będę sobie piekł mięsko. Nie będę w tym roku wędzonego mięsa na święta, tylko będzie pieczone. Mała aktualizacja. Ostatecznie skroiłem całe jabłuszko. Zrobiło mi się tego sporo, więc wziąłem większą miskę. No i teraz trzeba drobno pokroić cebulkę, ale cebulkę będę układał na wierzchu. Chyba całej nie będę kroił, także tu lekka zmiana planów. O, drobniutko pokroić cebuleczkę, tak żebym się nie wzruszył za mocno. O. Posiekać w kosteczkę, żeby to była kostka taka drobna. I ją na wierzch posypię, jeżeli ktoś nie toleruje cebuli, nie lubi, nie chce, po prostu może zrezygnować. To jest taki dodatek
ostatni, także bardziej jako dekoracja. Dobra, to jest i biorę się za ogórki, także cebulka na drobno pokrojona. Teraz przyszedł czas na ogóreczki. No szkoda, że nie mam kiszonych. Chętnie bym właśnie połączył sobie z kiszonymi ogórkami tą sałatkę. Ale będzie jeszcze czas, jeszcze okazja. Pojawią się młode ogóreczki, od razu zakiszę i zrobię sałatkę. I tu też drobniutko kroimy ogóreczki. Ja lubię tak drobno. Wtedy po prostu, tak jak już mówiłem, no, jest więcej tych elementów stykowych. Oczywiście nie za drobno, żeby to jakoś pulpa na mnie wyszła, ale tak jak zresztą lubicie, ale uważam, że mimo wszystko drobno to jest bardzo dobrze. O, różnie mi to wychodzi. No proszę. Także tutaj wziąłem sobie 3 ogóreczki. Oczywiście proporcje i składniki podam Wam w opisie, tak żeby nikt nie szukał w filmie dla tych mniej cierpliwych. Mam już pokrojone ogóreczki. Dorzuciłem jeszcze jeden i myślę, że tutaj tyle majonezu wystarczy. Także teraz to trzeba wymieszać jak każdą sałatkę. Też myślałem o śmietanie kwaśnej tutaj, ale zrobiłem sobie taką symulację i jednak lepiej sprawdza się majonez. W tym oczywiście tutaj jaki tam sobie chcecie, pikantny, mniej pikantny, jakiś smakowy, nie wiem co teraz jest produkowane. No i zaczyna to wszystko pachnieć. No i wyglądać. O. Dobra, przełożę to może do talerza. Tak to wygląda na talerzu. Przełożyłem na talerz, oczywiście nie wszystko. No i zaczynamy tutaj przyprawianie. Odrobina pieprzu. Najlepiej świeżo mielony. Odstawię, żeby nie przeszkadzało. Oczywiście nie może zabraknąć aromatycznego koperku. A ja koperek dodaję też teraz. Mam go trochę nasuszonego, więc dodaję do wielu, wielu dań. Także tutaj, słuchajcie, jaki zapach. No szkoda, że nie mogę Wam tego zapachu pokazać. No i tu możecie sobie posypać drobno posiekaną cebulką. Krzysiu, nie rozwalaj. O, to raczej taka dekoracja. Artystą nie jestem, także to jest taki nieład. Nieład, o właśnie. Dobra. Więc tak to wygląda. No nie chcę się wziąć. Tak to wygląda. Teraz trzeba spróbować. Z cebulką, z tymi wszystkimi składnikami. Jeszcze lepsza, jak poprzednio robiłem. Właśnie w poprzedniej wersji nie było cebulki. Tutaj jest cebulka. Wszystko ładnie się komponuje. Jeżeli chcecie, możecie tą cebulkę zmieszać. Ja sobie ją zostawiłem na wierzch, na jako dekorację. Także tak wygląda, słuchajcie. Chwila i mamy bardzo smaczną, myślę, że niedrogą sałatkę, która troszeczkę tak urozmaici ten nasz nudny dzień, nasze przygotowania do świąt. Tak jak mówiłem na poprzednim kulinarnym filmie, przepraszam, przełknę, przeżywajmy ten tydzień, ponieważ no, to jest bardzo ważna, bardzo ważne święto, tak? No, ktoś za nas oddał życie. Udowodnił też pewne rzeczy, że jeżeli wierzymy, naprawdę mogą wydarzyć się cuda, takie jak zmartwychwstanie. Ale tutaj w kwestie wiary nie będę wnikał. Każdy ma jakieś tam swoje podejście do tego, w różne rzeczy wierzy, różnie na to wszystko patrzy. Generalnie, abyśmy byli zadowoleni, nie czynili jeden drugiemu krzywdy, bo życie jest krótkie.
życie jest krótkie i zostawimy tyle, co żeśmy zrobili dla innych. Ja też często powtarzam, już nie chcę się tutaj zagłębiać w różne zagadnienia i tak dalej, ale jesteśmy warci tyle, ile jesteśmy w stanie dać innym. No i takim akcentem chciałbym właśnie zakończyć ten film. Jutro postaram się nagrać Wam życzenia świąteczne. Także do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostańcie z Bogiem.